Choć numerów PESEL w słupskim ratuszu wydano już prawie 1800, wciąż jeszcze nie wszyscy uchodźcy, którzy przyjechali do Słupska w ostatnich dniach i tygodniach i je otrzymali. Ci, którzy zgłaszają się do urzędu, mają wyznaczane terminy wizyty na kolejne dni. Czas oczekiwania nie jest długi, ale chętnych wciąż jest tyle, że nie da się tej procedury załatwić od ręki. Z numerem PESEL Ukraińcy mogą się starać m.in. o świadczenia socjalne. Zanim jednak otrzymają zasiłki, mogą liczyć na pomoc mieszkańców miasta i organizacji pozarządowych. Potrzebna jest przede wszystkim żywność, szczególnie ta o długim okresie przydatności do spożycia. Bardzo prosimy mieszkańców Słupska, przedsiębiorców, firmy, sklepy o to, żeby w miarę swojej możliwości nadal wspierali ten punkt właśnie artykułami żywności i chemii, bo ciągle jest potrzebny, ponieważ przypominam, że mieszkańcy Słupska z tym ukraińskim pochodzeniem z czasów wojny w dalszym ciągu nie mają jeszcze takiej pomocy materialnej, która pozwalałaby im na co dzień żyć. Mają możliwość uzyskania tego świadczenia 300 zł, ale jeszcze w dalszym ciągu nie uzyskują pomocy w postaci 500+, co na pewno pomogłoby im w codziennej egzystencji. Dary można przynosić do starej sali gimnastycznej 1 LO, wejście od strony ulicy Partyzantów. Poza żywnością potrzebne są również wiosenna odzież i obuwie dla młodzieży oraz artykuły chemiczne, higieniczne i środki czystości. Jak informuje prezydent, miasto przygotowało dla uchodźców ponad 700 miejsc w hotelach, schroniskach, bursach i internatach. Nie wszystkie są zajęte. Przebywa tam bowiem łącznie około 620 Ukraińców. Niemal połowę z nich stanowią dzieci. Nie wiadomo natomiast, ilu uchodźców znalazło schronienie w mieszkaniach prywatnych czy przygotowanych przez firmy zatrudniające pracowników zza wschodniej granicy.